A ja skorzystam jeszcze tutaj, że jest nas tak dużo i chciałbym panu burmistrzowi i wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, bo w przyszłym roku mamy o 50% zwiększoną dotację na lekką atletykę, więc bardzo dziękujemy, to bardzo znacząco. Partnerem sekcji jest Poczta Polska, która również jest partnerem sportowym Martyny Adamczyk oraz Artur Cyflan. Nie mam niestety z nami przedstawiciela, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ to pokazuje, że młodym sportowcom warto zaufać i warto w nich inwestować. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasenku, pani Agnieszka Cieplińska. Dziękujemy za gościnę, zapraszamy do nas na scenę. Współpraca układa się naprawdę wzorowo, korzystamy bezpłatnie z obiektów szkoły, z obiektów gminnych, więc pani dyrektor bardzo dziękujemy i na pewno jeszcze niejedną imprezę wspólnie zorganizujemy. No cóż, proszę państwa, kilka słów ode mnie. Chciałam powiedzieć, że nieco ponad 2 lata współpracujemy z państwem Borysewiczami, z panem Zbyszkiem Borysewiczem i z Polonią Pasłek. I cieszę się bardzo na tę współpracę. Cieszę się, że państwo organizujecie dodatkowe zajęcia sportowe nie tylko dla naszych uczniów, naszych wychowanków. Widzę tutaj dzieciaki z naszej szkoły. Mogą rozwijać swoje sportowe pasje właśnie dzięki państwu. Nie spędzają tego czasu przed komputerem, przed smartfonami. Także to jest duży, duży plus. No i odnoszą ogromne sukcesy i tych sukcesów na kolejne lata, a przynajmniej na razie na ten nadchodzący rok, życzę państwu, życzę wam dzieciaki, no i gratuluję rodzicom takich pociech wspaniałych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Jerzy Przedpełski. Nie widzę na sali, więc zapraszam pana Mirosława Plango jako reprezentację. I zapraszamy do nas pana prezesa klubu sportowego Polonia Pasenku, pana Marcina Bowszę. Dobry wieczór państwu. Po tak świetnych przedmówcach, przepraszam, że nie w kolejności, ale pani dyrektor, pana Marka Sronskiego, wiceburmistrza, niewiele można dodać. Jesteśmy, pan burmistrz powiedział, jesteśmy w 73 roku działalności klubu. Mam nadzieję, że za półtorej roku, za rok spotkamy się w jeszcze piękniejszej gali. W ogóle to Piotrze, zaskoczenie. Absolutnie nic nie wiedziałem, że to będzie w taki sposób piękny wyglądało, że spotkamy się na 75 lat w dużo większym gronie, wszystkimi sekcjami, no wiodącą sekcją. Jest lekka piłka, koszykówka nam rozrasta się, jest pomysł na kolejną sekcję. Dziękuję jeszcze raz panu Zbyszkowi, młodemu małżeństwu i miłych, wesołych świąt życzę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja z tego miejsca od razu dziękuję swojej żonie Magdzie, bo ona jest tutaj mózgiem całej tej naszej dzisiejszej gali. Chcielibyśmy również podziękować panu Andrzejowi Śliwka, który wsparł nas i dobrym słowem i pomógł nam pozyskać pewne środki na rozwój młodych zawodników. Dziękujemy. I jeśli jest z nami, zapraszamy pana Krzysztofa Semerlinga z PKS-u Elbląg, kierownik oddziału w Pasenku. Widać, że nie ma.
To przejdźmy dalej. Chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żywis, tacie naszej zawodniczki Adeli, który jest również prezesem Branicko-Poselskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pasławku. Zapraszamy na scenę od razu i chcielibyśmy podziękować za te cudowne koszulki, które wczoraj do nas dotarły. Młodzież jest zadowolona i mówi, że będzie jeszcze szybciej biegać. Tak, dokładnie. I cała nasza reprezentacja majątkowe zdjęcie koszulki za to bardzo dziękujemy. Klub Polonia właściwie jest tylko 2 lata młodszy od banku, który mam przyjemność reprezentować i którym mam przyjemność zarządzać. Ale jak pan burmistrz powiedział, jednak jest coś, co dłużej działa w tym pasenku. Serdecznie gratuluję wszystkim młodym zawodnikom sukcesu, jakie osiągnęli w tym roku. Oczywiście życzę na kolejny rok jeszcze większych sukcesów. Gratuluję opiekunom sekcji lekkiej atletyki. Nasz bank współpracuje z wieloma klubami sportowymi, chociażby Bałsza Pieniężo, Stowarzyszenie Szybki Struś w Braniewie, Bokserski Klub Tygrys w Elblągu, no i oczywiście Polonia Pasek. Staramy się jak możemy, w miarę możliwości oczywiście będziemy wspierać klub pasłański. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na scenę pana Piotrka Borysiewicza z firmy Paki Prince. Bardzo, bardzo nam pomagają wszystkie te dzisiejsze statuetki, dyplomy, to oczywiście od nich. Panu Henrykowi Orłowskiemu. Wiemy, że go nie ma, więc zapraszamy córkę Urszulę Kulik. Pan Radosław Bardzyński, firma Roboty Ziemne. Też wiemy, że go nie ma, ale zapraszamy po odbiór panią Urszulę Szuniewicz. Pan Radek przyczynił się do tego, że mamy nowy, piękny oszczep. Za to mu też bardzo dziękujemy. Zapraszamy na scenę pana Stanisława Jasina. Perfekt ubezpieczenia. Pan Stanisław też wspiera nas od dawien dawna. Ja jeszcze pamiętam, jak Kasper Oleszczuk, który został później mistrzem Europy, nie mieliśmy gdzieś tam środków na wyjazd na zawody do Niemiec. Pan Stanisław 3 razy nam pomógł. Złapał tam doświadczenia i skończyło się złotym medalem mistrzostw Europy. Bardzo dziękujemy za pomoc. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Życzę radosnych, błogosławionych świąt przy okazji szczęśliwego nowego roku. I dziękuję i gratuluję dla Piotra i jego małżonki za piękną inicjatywę, jaką tutaj i za to, że rozwijają pasek w całej Polsce. I nie tylko. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy pana Mariusza Picak, prezesa Szkolnego Związku Sportowego w Pasławku, który nieraz nas pomógł w Pani Jakarskiej. Tak, nieraz mogę organizować naprawdę dużo imprez sportowych i mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane. Panie burmistrzu, pani dyrektor, szanowni goście, droga młodzieży. Jak sam ze swojej strony chciałbym, bo tu mówimy Piotrek Borysiewicz, Zbigniew Borysiewicz. Co prawda pracuję ze Zbigniewem już 35 lat, ale powiem wam, że chciałbym przywitać tą piękniejszą część Borysiewiczów, czyli Magdę i dziękujemy Magdo, że jesteś z nami. Naprawdę. Mam wielkie łezkę. Ze swojej strony chciałbym obiecać, że
Pan burmistrz daje na Szkolny Związek Sportowy, my część przekazujemy dla was i tak się kręci. Zdrowych, wesołych świąt, dużo zdrowia wam życzę. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy pana Mirosława Plawgo, menadżera sportu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku. Pan Mirek był też wiele lat prezesem klubu sportowego w Polonia Pasłęku, więc współpracujemy już od dłuższego czasu. Mirek, bardzo dziękujemy, pomagasz nam naprawdę mocno. Warto dodać, że to jest trzykrotny mistrz Polski w maratonach. Tak, jego rekord zbliżowy wynosi 2 godziny, 12 i 27 sekund. Bardzo szybko. I od razu, Mirek, jako że jesteś szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc mamy dla ciebie tutaj taki mały drobiazg, który chcielibyśmy, żeby został wystawiony na licytację. Tak, później oczywiście zabierzesz. Przepraszam, miałem nic nie mówić, ale powiem, z klubem Polonia Pasłęk związany jestem przez 23 lata. Wiadomo, zaczynałem w 83 roku swoją przygodę ze sportem. Później wyjechałem na 17 lat do Oleśniczanki i od samego powrotu, od 2007 roku, jestem związany z Polonią Pasłek. Dalej, nie przerwałem. I pamiętam Piotra, 86 rok, taki mały chłopaczek teraz, duży mężczyzna. Cieszę się, że poszedł w ślady pana Zbyszka, nie? Bo też nie ukrywam, że pan Zbyszek mnie wyłuskał z tych błetów, z tych SKS-ów. Patrzę, mnie później oddał do pana Mariana Matusztaka, bo wtedy tak, pan Zbyszek trenował dziewczyny, a pan Marian chłopców, nie? Ale ja mówię, to były ten czas tutaj pobytu w Pasłęku, to znaczy mojej przygody ze sportem, to był taki fajny, beztroski czas, naprawdę. Później już się zaczęły schody, bo to sport seniorowski, nie? To już całkiem inaczej było, ale Piotrek, Magdo. Dziękuję Romero. Również bardzo dziękuję. Zapraszamy pana Janusza Reblin, który jest księgowym w Mosirze Pasłęku. Pan Janusz też nam bardzo pomaga, czasami w ostatniej chwili coś wymyślamy, a pan Janusz staje na głowie, żeby tutaj nam pomóc, więc też bardzo dziękujemy. Tata też zawsze wspomina, że pan służył pomocą, więc my również bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. Oczywiście, że będzie więcej, dlatego że ja jestem również związany z Polonią Pasłem od 80 lat. Praktycznie przez dłuższy czas było biuro na basenie, teraz jest biuro Mosiru na stadionie i z okien właśnie tego biura widzę, jak pięknie ta młodzież trenuje, jaka ogromna rzesza młodzieży w tych czasach, kiedy właśnie jest tyle pokus, kiedy jest TikTok i te wszystkie różne sprawy, które odciągają młodzież od sportu, to tym bardziej szczerze gratuluję rodzicom i dzieciom, życzę dużych sukcesów panu Zbigniewowi za te wszystkie lata również współpracy. Bardzo dziękuję państwu również, pani. Wszystkiego dobrego i wesołych, zdrowych świąt, spokojnych i szczęśliwego nowego roku życzę. Wszystkiego dobrego państwu. Teraz jeszcze chcielibyśmy wyróżnić i zaprosić na scenę rodziców, którzy nam pomagają i zapraszamy zaczniemy od pana Jarosława Wiaka. Czasami pewnie rodzice mają nas serdecznie dość, bo zawsze coś wymyślamy. Zawsze jakieś małe nowe pomysły, ale przepraszamy, ale będziemy dalej to robić, żeby nasza młodzież, wasze dzieci się rozwijały. Panie Jarku, zapraszamy. Kolejność jest, od razu mówię, przypadkowa. Braliśmy, głosowaliśmy, dlatego teraz zapraszamy państwa Urszulę i Grzegorza Szuniewicz. Też widzimy się praktycznie codziennie coś robimy i bardzo dziękujemy. I kolejne małżeństwo, Anna i Mariusz Szarszunowicz. Zapraszamy.
też na mnie przygotowywali tą galę, tak samo jak pani Ula, pan Jarek, jak w sumie wszyscy, więc dziękujemy. Zapraszamy ponownie panią Urszulę Kulik. Teraz już odbierze nagrodę dla siebie. Jeśli jest, to zapraszamy jeszcze panią Paulę Kamińską. Mamy naszego Filipa, która też nam bardzo pomaga, która jak trzeba, podjeżdża busem, bierze dzieciaków i wiezie gdzie potrzeba. Bardzo dziękujemy. Próbujemy dogonić. Oczywiście dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyprowadzają swoje pociechy do nas na treningi. To jest bardzo budujące, że aż takie szerokie grono ufa nam, jako w sumie troszeczkę obcym ludziom, ale staramy się już poznawać. Czasami może nie mamy tyle czasu dla Państwa, czy odebrać telefon, czy wieczorem odpisać. Ja przepraszam za to serdecznie. Pracuję troszeczkę też w innej instytucji, również państwowej. Więc nie zawsze jest ten czas, ale zawsze mój mąż chętnie odbiera telefony. Porządnej rodzinie sekretarz musi być. Tak jest, więc on więcej rozmawia przez telefon niż ja, ale nie o tym mowa, więc chcieliśmy jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie podziękować. I teraz chcielibyśmy zaprosić do występu debiutujących dzisiaj zespół SHOT, który należy do Pasłęckiej Szkoły Muzycznej. Zapraszamy w jednym z